Hej, dziewczyny, może pogramy w klasy? Skakać nie bardzo mi się teraz chce. Pobawmy się w coś innego. A ja chętnie bym poskakała. Znalazłem fajny kamyk, zostawiłem go o tam, no chodźcie. Fajny kamyk, kamyk jak kamyk. Nie, on się nadaje idealnie do gry w klasy. No dobra, zagrajmy. O, Betty, może zagrasz z nami w klasy? Nie, dziękuję, nie mam ochoty. Znowu pijesz Coca-Colę? Masz już taki wielki brzuch. Jak ty mówisz brzydko? Do dziewczyny nie można tak mówić, że ma wielki brzuch. Ale przecież on ci mówi prawdę, jesteś grubaską. Tak, Betty, oni mają rację, jesteś gruba. Nieprawda. Mam tylko troszeczkę brzuszek, ale wcale nie jest aż taki wielki. Wypij jeszcze łyka coli, a pęknie ci ten wielki bebzun. Haha, to prawda. No dobra, chodźcie, idziemy grać w te klasy. A ty, Betty, sobie siedź, pij kole i jedz wafelki. O, zobaczcie, dziewczyny, oto mój kamyk. A nie mówiłem, że jest idealny? No dobra, dobra, jest idealny. Gramy wreszcie. No właśnie. Ha, grubaska, zaraz grubaska. Mały brzuszek i zaraz, że wielce gruba. Hej, Betty. Hej, Nathan. O, znowu pijesz kolę? Chyba piłaś już dzisiaj rano, widziałem kolę, prawda? W szkole. Następny się czepia. Co wy wszyscy macie do tej Coca-Coli? Przecież ona jest przepyszna. Jak można jej nie pić? Ja mogłabym ją pić non-stop. O, Betty, Coca-Cola jest bardzo niezdrowa. No i co z tego, ale smakuje wyśmienicie. A, raz, dwa, trzy. I co, jak mi idzie? A jak ma ci iść? Gra w klasy jest taka prosta, każdy potrafi w nią grać. Gruba Betty na pewno nie umiałaby grać w klasy, potknęłaby się o własne nogi. Chyba o własny brzuch chciałaś powiedzieć. Betty, nie przeszkadza ci, że wszyscy się z ciebie nabijają? No, trochę mi smutno, nie powiem, że nie, ale co tam, niech się nabijają, na pewno mi zazdroszczą mojego brzuszka. Zazdrościć brzuszka? Przecież ty się ledwo ruszasz, wyglądasz jak kulka. Oj tam, Nathan, ty się po prostu na urodzie nie znasz. Wiesz co? Idę do domu. Na pewno przyjechała moja babcia z pysznościami, ciasteczkami i wafelkami. Na razie. O rety, na razie. Och, no przecież wiem, że oni wszyscy mają rację. Wiem, że jestem gruba, ale Coca-Cola, te ciasteczka, te pyszności, to wszystko jest takie smaczne, że ciężko mi się powstrzymać. Ale od dzisiaj przejdę na dietę. O tak, przestanę jeść słodycze. Lody, lody, przepyszne lody, z żelkami, z jagodami, z posypką truskawkową. Lody? Z posypką? Mam parę drobnych, kupię sobie loda. Ale zaraz, przecież miałam przejść na dietę. Oj tam, na dietę przejdę jutro. Lody, lody, przepyszne lody. Dzień dobry, poproszę dwie gałki, jedną śmietankową, a drugą czekoladową, do tego posypka i jeszcze rurka z kremem. Ohoho, lubisz lody? Uwielbiam, proszę pani. No dobrze, dwie gałki dla ciebie. Gra w klasy jest naprawdę świetna. No, ale wiecie co, może teraz pobawimy się w coś innego, może pogramy w piłkę. Tutaj jest taka czerwona piłka. Może porzucamy do kosza? Świetny pomysł. O rety, ale się zmachałam. Cześć, mamo. Cześć, kochanie. A czym ty się tak zmachałaś? No jak to czym? Przecież szłam do domu na pieszo. Och, szłaś 10 minut. No tak. No i zdążyłam się bardzo zmęczyć tym spacerem. O, babcia! Dzień dobry, kochana Wnusiu. Zobacz, co ci przyniosłam, twoje ulubione cukierki. O, babciu, ty wiesz, co ja lubię najbardziej? Cukierka? Zawsze chętnie zjem. A jadłaś obiad dzisiaj w szkole?
Tak, mamo, jadłam. Dzisiaj były pierogi z truskawkami. O, bardzo dobry obiad. Tak, babciu, mogę już zjeść tego cukierka? No możesz, możesz, zjedz sobie jednego. Mamo, jednego? To ledwo poczuję smak. Muszę zjeść co najmniej dwa. No dobrze, zjedz dwa cukierki i idź odrób lekcję, okej? Dobrze, mamo. Hej, mamo. Uff, ale się zmachałem. Cześć, kochanie. Jak ci minął dzień? Jak było w szkole? No, było super. A po lekcjach grałem z dziewczynami w klasy i jeszcze rzucaliśmy piłką do kosza, a na koniec do domu przybiegłem, ale biegłem truchtem, bo byłem już trochę zmęczony. Ojej, no to bardzo aktywnie spędziłeś czas. Super. Może jesteś głodny? Nałożyć ci obiad? Nie, mamo, przecież jadłem w szkole. Ale wiesz co, bardzo chce mi się pić. Dobrze, naleję ci wodę. Okej, dziękuję, mamo. Babciu, dziękuję, te cukierki są wyśmienite. Nie ma za co, skarbie. A powiedz mi, jak ci minął dzisiaj dzień w szkole? Dzień jak co dzień. Siedziałam na lekcjach, po szkole posiedziałam chwilkę na boisku i popatrzyłam, jak inne dzieci się bawią. A czemu nie bawiłaś się razem z nimi? W co się bawili? No babciu, bo oni w klasy grają, w koszykówkę i ja się nie nadaję do sportu. Może gdybyś trochę zmieniła dietę, to byś się nadawała. Kochanie, miałaś zjeść dwa cukierki, a zjadłaś już pięć. Ale mamusiu, nie mogę się powstrzymać, te cukierki są takie pyszne. Och, przestań, będziesz jej cukierka żałować. Dobra, ja idę na zakupy, a ty zostań z babcią. Dobrze, nawet bym nie chciała iść na zakupy, nie chce mi się, ale mam lenia. No dobrze, pójdę sama. Pa! Pa, mamo! Mama sobie poszła, a ja mam dla ciebie niespodziankę. Niespodziankę, babciu, jaką? Kupiłam ci czekoladę truskawkową, ale nie chciałam ci dawać przy mamie, bo by marudziła. A, mama mówi, że jem za dużo słodyczy, babciu. A, możesz jeść ile chcesz. Ładnie wyglądasz, nie jesteś gruba. No, wiem, babciu, zawsze mi to powtarzasz. Następnego dnia w szkole. Wow, trafię, na pewno trafię do kosza. Aha. I... Woohoo! Betty, teraz twoja kolej. Ale proszę pani, ja już jestem taka zmęczona. Betty, ale przecież dopiero była rozgrzewka, nawet lekcja się dobrze nie zaczęła. Ale ja nie mam już siły, proszę pani. Betty, dalej, bierz piłkę i rzucaj do kosza. Betty, dasz radę. No dobrze, spróbuję, ale jestem już taka zmęczona po tej rozgrzewce, nie mam siły. Betty, podam ci piłkę. Musisz mocno rzucić, żebyś trafiła do kosza. Nie wiem, skąd ty bierzesz tyle siły. Ale na co ja miałam zużyć energię? Przecież... Jeszcze nawet dobrze nie zaczęłyśmy lekcji. Była rozgrzewka, 10 minut. Przedtem tylko jedna lekcja. Czym niby miałam się zmęczyć? To czemu ja jestem taka zmęczona? Nie wiem. Dobra, trzymaj piłkę. Dasz radę. No dobra. No dalej, Betty, rzucaj. Nie mam siły, proszę pani. Och, Betty, Betty, no ja widzę, że naprawdę słabiutko z tobą. Proszę pani, mi się bardzo kręci w głowie. Proszę pani, ona słabo wygląda. Tak, właśnie widzę. Betty, co się dzieje? Nie wiem, chyba muszę usiąść. Ojej, może lepiej zadzwonię po twoją mamę? O, niedobrze mi. Dobra, lecę do pielęgniarki, a wy dziewczynki poczekajcie tu z Betty, dobrze? Dobrze, proszę pani, tylko proszę się pospieszyć, boimy się z nią zostać same. Co jeśli zemdleje? Macie rację. No dobrze, to niech jedna z was idzie szybko po pielęgniarkę. To ja pobiegnę. Betty, jak się masz? Bardzo mi niedobrze. Kręci mi się w głowie, chyba zaraz zemdleje. Ojejku.
dwie godziny później w szpitalu. Pani doktor, no i co dolega mojej wnusi? Co jej jest? Dlaczego zasłabła? Dlaczego jej tak niedobrze? No jak to dlaczego? Betty, co jadłaś dzisiaj na śniadanie? No, ja zjadłam tę czekoladę, co mi babcia wczoraj dała. No a później w szkole co jadłaś? No a później wypiłam puszkę Coca-Coli. No i jeszcze zjadłam kanapkę z Nutellą. Uwielbiam kanapki z Nutellą. O, no i co to ma do rzeczy? Dlaczego ona zasłabła? No właśnie, pani doktor, co jest mojej córce? No jak to co? Pani córka jest zdecydowanie za dużo słodyczy. Jak można zjeść czekoladę na śniadanie? Chyba nie trzeba być lekarzem, by wiedzieć, że to niezdrowe. No to moja wina, ja jej dałam tą czekoladę, ale myślałam, że zjadła się wczoraj. No wczoraj zjadłam te cukierki, babciu, wszystkie, co na stole zostały, no i już tej czekolady nie zmieściłam. Czy pani córka dużo się rusza? A Betty chodzi na pieszo do szkoły, ma do niej 10 minut drogi. Och, to zdecydowanie za mało. Och, pani doktor, to co my mamy teraz zrobić? No jak to co? Wyeliminować z diety słodycze. Całkowity zakaz słodkiego. Całkowity zakaz? Tak, pani jako matka musi przestać kupować słodycze, wtedy Betty przestanie je jeść. Och, to ja najczęściej kupuję Betty słodkości, to moja wina. Babciu, nie obwiniaj się, to ja żarłam te słodycze, jeden za drugim, non stop, nie potrafiłam się powstrzymać, ale teraz już będę się powstrzymywać, obiecuję. Bardzo się cieszę, że chcesz w końcu wziąć się w garść, zobaczysz, wyjdzie ci to na zdrowie, no i koniecznie musisz się dużo ruszać. Dobrze, pani doktor, teraz już zacznę. Mamo, zamiast słodyczy powinnaś kupować Betty owoce i warzywa. Tak, teraz już będę. Będę cię wspierać. Zobaczysz, trochę czasu potrwa i na pewno schudniesz i będziesz się czuła o wiele lepiej, moja kochana wnusiu. No dobrze, babciu, już nie smutaj. No dobrze, Betty, wychodzisz dzisiaj ze szpitala i pamiętaj, nie wolno ci jeść słodyczy. Musisz je ograniczyć do minimum. Dobrze, proszę pani, no ale czasami to chyba będę mogła coś zjeść, prawda? Jeśli schudniesz, to tak, czasami będziesz mogła. Już ja zadbam o to, żeby Betty nie jadła słodyczy. Musi pani się postarać, aby córka schudła naprawdę. Jest zdecydowanie za gruba. Och, jak to brzmi, kiedy pani to mówi, to tak brzydko brzmi. Za gruba, o! Ależ Betty, musisz zrozumieć, że nadwaga to choroba. Musisz schudnąć. Schudnę, obiecuję. Na pewno mi się uda. Tak, Betty, na pewno dasz radę. Dobrze, możemy już wracać do domu? Tak, możecie wracać do domu. No to do widzenia, proszę pani. Do widzenia, Betty. Powodzenia. Mamo, myślisz, że naprawdę uda mi się schudnąć? Betty, ja to wiem. Jesteś mądrą dziewczynką. Chcesz mieć taki duży brzuch? Chcesz być gruba, gdy dorośniesz? No chyba nie, prawda? Chcesz być zdrowa, tak? No tak, mamo, ale mądrość tutaj nie ma nic do rzeczy. Chociaż może masz trochę racji. Może popełniłam głupotę, jedząc tyle słodyczy. Pochłaniałam je non-stop, jadłam je tonami. Teraz już nie będę tak robić. Zobaczysz, Betty, kilka miesięcy i na pewno uda ci się schudnąć. No wreszcie, wreszcie jesteście w domu. Betty, babcia tak za tobą tęskniła. O, mamo, cześć. Babciu, ja za tobą też bardzo tęskniłam. Moja biedna wnusia była w szpitalu. Na pocieszenie mam coś dla ciebie. O, dziękuję, babciu. Co to takiego? No, zobacz. O, no dobrze. O, krem czekoladowy?
twój ulubiony. Wiem, że go uwielbiasz. Są tam też cukierki i soczek pomarańczowy, taki jak lubisz najbardziej. Mamo, przecież ona musi mieć teraz dietę. Przez te całe słodycze trafiła do szpitala. No przecież ja jej nie każę tego wszystkiego naraz zjadać. Podzielisz sobie te słodycze, prawda? Babciu, przepraszam, ale ja tego nie chcę. Ja chcę schudnąć. Co? Nie cieszysz się z prezentu od babci? Babciu, przepraszam, ale to jest wszystko bardzo niezdrowe. Ten soczek pomarańczowy w kartoniku, on tak naprawdę nie jest pomarańczowy. Ma w sobie więcej cukru niż pomarańczy. No dobrze, dobrze, sama to zjem w takim razie. Mamo, jeśli będziesz chciała przynieść coś Betty, będziesz chciała jej sprawić prezent w postaci jedzenia, to lepiej kup jej owoce i warzywa. O, owoce i warzywa, no dobrze, zapamiętam. Babciu, tylko się nie obrażaj. Ależ ja się nie obraziłam, macie w sumie rację, te słodycze są bardzo niezdrowe. Ale mi już raczej nie zaszkodzą, zjem je jak wrócę do domu. No dobra, to co teraz robimy? Mamo, miałyśmy poszukać przepisów kulinarnych, no wiesz, takich zdrowych zup, na przykład z warzyw, no i w ogóle przepisów na obiad. Masz rację, Betty, no dobrze, to poszukajmy. Następnego dnia. Przerwa w szkole. O, a co to? Betty, dzisiaj bez Coca-Coli? Bez batoników? A tak, dzisiaj bez batonika i bez Coca-Coli. Dzisiaj na śniadanie jem, jak widzisz, zdrową kanapkę z sałatą, ogórkiem i serem dietetycznym. Ser dietetyczny? O, a co to za zmiana? A co? Śmieszne, tak? Nie wierzycie w to, że mogłabym schudnąć? Ależ skąd, Betty? Ja wierzę, że dasz radę. Chcesz schudnąć, tak? No tak, bardzo bym chciała. No wiesz, ostatnio jak zasłabłam na WF-ie i trafiłam do szpitala, tak się przestraszyłam. No i tak mi było wstyd, gdy karetka odwoziła mnie ze szkoły do szpitala, tylko dlatego, że nażarłam się słodyczy i tak źle przez nie się poczułam. Oj tak, w tym dniu bardzo dużo zjadłaś, wypiłaś chyba 4 puszki Coca-Coli. No i teraz już naprawdę nie będę jadła słodyczy, chcę schudnąć. Hej Betty, czy ja dobrze słyszę, chcesz schudnąć? Hej, Nathan, tak, bardzo chcę, ale nie wiem, czy dam radę, to na pewno nie jest proste. Betty, na pewno sobie poradzisz, my ci pomożemy. Co? Jak to? No tak, będziemy cię wspierać, zaczniemy już dziś. Zaczniemy, to znaczy co będziemy robić? Pójdziemy do parku i będziemy trenować. No właśnie. Trenować? Myślicie, że dam radę? Dasz radę, Betty. Widzimy się po lekcjach w parku, dobra? O, no dobrze. Po lekcjach. No dobra, i co teraz? Co mam robić? No więc, Betty, zaczniemy od rozgrzewki, czyli podskoki. Co? Po prostu mam podskakiwać? Tak, Betty, po prostu podskakuj, tak jak my. Hop, 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 hop. No dobrze. Ach, to nie jest takie proste, kiedy ma się taki wielki brzuch. Na razie wszystkie ćwiczenia będą sprawiały ci trudność. Ale zobaczysz, już za tydzień będzie ci o wiele łatwiej, tylko musimy trenować systematycznie. No dobrze, to skaczę dalej. Hop, 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 hop. Hej, hej, gdzie jest moja Wnusia? O, hej, mamo, Betty jeszcze nie wróciła ze szkoły. Nie wróciła? Powinna wrócić godzinę temu. Tak, ale napisała mi SMS-a, że idzie do parku z koleżankami i kolegami. O, no to fajnie. O, mamo, znowu przyniosłaś jakieś słodycze dla Betty? Cześć, mamo, cześć, babciu. Dzień dobry, słonko, gdzie ty byłaś? Byłam w parku. Wiecie, że dzisiaj trenowałam? Najpierw pajacyki i podskoki, to rozgrzewka. A później truchtem biegałam po parku. Niesamowite, ale się zawzięłaś. Babciu, co tam masz w tym koszyku? Mam nadzieję, że nie słodycze.
Nie, skarbie, nie słodycze. Kupiłam ci banany, winogronka i truskawki. Banany uwielbiam. Są o wiele lepsze niż cukierki lub lizaki. Oj tak, jak tak dalej pójdzie, to na pewno uda mi się schudnąć. Moi przyjaciele są super i mi pomagają. Dzięki temu jest mi o wiele łatwiej. Samej na pewno byłoby mi trudniej. Na pewno po takim treningu chce ci się pić. Oj tak, babciu, ale ja już nie piję soków. Teraz piję tylko wodę. Ona jest o wiele zdrowsza i lepiej się nią napiję niż tymi wszystkimi słodkimi sokami naraz wziętymi. Oj, Betty, Betty, jak tak dalej pójdzie, będziesz chuda jak szkapa. No co ty, babciu, do chudego to mi jeszcze daleko. Ale mam nadzieję, że ci się uda i już wkrótce będziesz szczuplutka. Będę, mamo, zobaczysz. Naprawdę musimy tutaj mieszkać? Ja nie chcę. Ja chcę wracać do naszego starego domu. Och, kochanie, wiem, że jest ci przykro. Wiem, że już tęsknisz za naszym starym domem, ale to było konieczne. Musimy tutaj mieszkać. Tak, skarbie, tutaj będę miał lepszą pracę, lepsze zarobki. Mama też już znalazła nową pracę. Tutaj będzie naprawdę super, zobaczysz. Co będzie super? Dla mnie pieniądze nie są super. Dla mnie super byli moi przyjaciele, za którymi będę tęsknić. A ja tam się cieszę, że się przeprowadziliśmy. Tutaj jest super, mój pokój bardzo mi się podoba. Dobrze, że chociaż twoja młodsza siostra jest zadowolona, bo ty na wszystko musisz narzekać. Tato, jak mam nie narzekać? Tęsknię za moimi przyjaciółmi. To chyba zrozumiałe, prawda? Tak, skarbie, ja doskonale cię rozumiem, ale przyzwyczaisz się. Przecież obiecałem ci, że raz w miesiącu będziemy jeździć do naszego starego miasta i będziesz odwiedzała wszystkich swoich przyjaciół. Raz w miesiącu, super! Nie mieszkamy aż tak daleko. Przeprowadziliśmy się tylko 45 kilometrów od domu. Skarbie, to nie jest szmat drogi. Raz w miesiącu tata pojedzie z tobą do przyjaciół. Odwiedzisz ich, zobaczysz się z nimi, pobawisz, spędzisz czas. Mamo, ja z nimi spędzałam każdy dzień, a teraz mam ich widzieć raz w miesiącu. To dla mnie tragedia. Siostra, już nie przesadzaj. Ważne, że mamy siebie. A ten nasz nowy dom jest przecież fantastyczny, bardzo tutaj ładnie, podoba mi się. Dom nie jest zły, ale nowa szkoła, nowe dzieci, to mnie przeraża. Wszystko będzie dobrze, zobaczysz, siostrzyczko. Obyś miała rację. No dobrze, dziewczynki, rozpakujcie wszystkie swoje rzeczy. Kartony i kosze mają być puste, tak? Dobrze, mamusiu. A jak skończycie, pójdziemy zobaczyć okolice. O, super! Ciekawe, czy obok nas mieszkają inne dzieci. Może są tu jakieś dziewczynki w naszym wieku, siostrzyczko? Może. Julka, ja nie wiem. Ty to się tak cieszysz. Ja nie potrafię. Spokojnie, przyzwyczaisz się do wszystkiego. No dobra, bierzmy się do pracy. Rozpakujcie kartony. Okej. Jak pięknie! Twój pokój wygląda bardzo ładnie. Dzięki, mamo. Przykleiłam sobie na ścianę swoje ulubione plakaty. Te same, które miałam w starym domu w swoim pokoju. Ja też już skończyłam. Mamo, przyjdź zobaczyć. Dobrze, już idziemy. Ojej, jak kolorowo. Wasze pokoje są fantastyczne. Mamo, mi ten pokój podoba się bardziej niż ten, który miałam poprzednio. Ten chyba jest trochę większy, prawda? Tak, jest sporo większy, skarbie. No dobra, mamo, idziemy zobaczyć okolice. Mówiłaś, że pójdziemy. No właśnie, ja chcę iść zobaczyć, czy mieszkają tutaj jakieś dzieci. A jest tu jakiś plac zabaw? Na pewno jest. No właśnie, na pewno jest. No to chodźcie, idziemy na zewnątrz, ubierzcie kurtki. Dobrze, mamusiu.
No co ty robisz? Przecież piłki do nogi nie trzyma się w ręku, musisz ją kopnąć. Ach, nie nadaje się do tego, nie umiem kopać, nie mogę w ogóle trafić w tę piłkę. Dasz radę, no weź, spróbuj chociaż. No właśnie, chociaż spróbuj. No dobra, niech wam będzie. I biorę rozbieg i... Och, obroniłeś, jesteś świetny. No takiego kopniaka kto by nie obronił. Zobacz, Julka, ile dzieci chyba są w twoim wieku. Tak, wyglądają na dzieci w twoim wieku. Może pójdziesz się przywitać? No nie wiem, trochę się wstydzę. Hej, zobaczcie, chyba jakieś nowe. Aha, nigdy przedtem ich tutaj nie widziałem. Mamo, ja się wstydzę, chodźmy stąd. Ale czego ty się wstydzisz, skarbie? No idź się przedstaw. Och, mamo, nie rób siary. Chodźcie, pójdziemy się przedstawić, bo one chyba się wstydzą. Dzień dobry. Cześć, dziewczyny. Dzień dobry. Cześć. Jesteście tu nowi? Nigdy wcześniej was tutaj nie widzieliśmy. Tak, wprowadziliśmy się całkiem niedawno. O, ale fajnie, będziemy miały nowe koleżanki. Ja chyba jestem trochę starsza od was. No i co z tego? A ja chętnie się z wami pobawię. Mamusiu, mogę tu zostać? No nie wiem. Proszę ją zostawić. My zawsze się tutaj bawimy. Tu jest bezpiecznie. No nie wiem. A jak się zgubisz? Przecież nie będę nigdzie odchodzić, mamo. Zostaw ją. Przyjdziemy po nią za pół godziny. Przejdziemy tutaj dookoła okolicy, okej? No dobrze, niech będzie. Tylko nigdzie nie odchodź. Nie będę, mamusiu, obiecuję. Co się bawicie? Gracie w piłkę? Tak, gramy w piłkę, biegamy, skaczemy. Chcesz się pobawić razem z nami? No jasne, że chcę. No to super, pobawmy się. Blanka, zobacz jak tu jest pięknie. Jest park, jezioro. Tu jest fantastycznie. No nie mówię, że nie, mamo. Jest tutaj bardzo ładnie. O, zobacz, kuter. Tata na pewno będzie chciał przyjść tutaj złowić ryby. Oj tak, na pewno mu się tutaj spodoba. Uwaga, uwaga, uwaga i... Ach, gol! Ach, nie zdążyłem obronić. Wow, jesteś niesamowita. Mi nigdy nie udało się trafić do bramki, a jak już trafiłam, to i tak on obronił. Trzeba być szybkim, prawda? No, jesteś mega szybka, wow! Fajnie mi się z wami spędza czas. Cieszę się, że was poznałam. My też się cieszymy. Lubimy mieć nowych przyjaciół. Ojej, mamo, ależ tu przyjemnie. Na takiej piekarni to ja jeszcze nie widziałam. Tak, faktycznie, bardzo tu przyjemnie, a jak pięknie pachnie. Trochę się boję nowej szkoły. Jestem ciekawa, czy inne dzieci są tak miłe jak wy? Nie wszystkie. Niektóre są okropne, ale wiesz co, nie ma co się przejmować. No właśnie, w każdej szkole tak jest. Jedne dzieci są spoko, inne nie. No tak, macie rację. A poziom nauczania, czy jest bardzo trudno? Julcia, czas do domu. O, już, mamo, mogę zostać jeszcze? Nie, kochanie, idziemy do domu. Trzeba rozpakować resztę kartonów. A, jutro wpadnij, też tu będziemy. Codziennie tu jesteśmy. A co jutro jest za dzień, mamusiu? Jutro jest niedziela. O, wolny dzień. Dobrze, przyjdę. Do zobaczenia jutro. Ha, całkiem fajna, nie? A, może być. Jest świetna, jak dobrze gra w piłkę nożną, wow! Kochanie, już wróciłyśmy. O, widzę, że półka powieszona. Oczywiście, wisi, zobacz jak prosto. Te dzieci, które dzisiaj poznałam, są naprawdę fajne. Cieszę się, siostra, że chociaż ty kogoś poznałaś. Ty też na pewno kogoś poznasz, zobaczysz. No, mam nadzieję, chociaż dzisiaj jak przechodziłam z mamą przez park i byłyśmy w piekarni, nie widziałam żadnych dzieci w moim wieku.
Ale dziś jest sobota, pewnie siedzą w domach na telefonach. Być może, na pewno poznamy kogoś w szkole. Tak, na pewno. Wiesz co, idę Dziewczynki, jesteście gotowe? Pora ruszać do szkoły. Ja jestem, mamusiu, jestem już spakowana i ubrana. Ja też jestem, już idę. Na pewno wszystko spakowałaś? Tak, mamusiu, na pewno. No jestem, możemy się zbierać. Blanka, a czemu ty jesteś taka smutna? O co chodzi? Na pewno się stresujesz pierwszym dniem w nowej szkole, prawda? Tak, tato, bardzo się stresuję. Przecież wszystko będzie dobrze, zobaczysz. Skarbie, rozumiem cię doskonale. Ja dzisiaj mam pierwszy dzień w nowej pracy. Och, ciekawe jak wam minie dzień. Mam nadzieję, że dobrze. Nam też na pewno minie dobrze. Pamiętaj, że na przerwach będziemy razem. No wiem, dobrze, że ciebie mam, siostra. Cieszę się, że chociaż ty się tak nie stresujesz jak ja. Ja wiem, że wszystko będzie okej. No dobrze, dopijam kawę i zbierajmy się już, bo jeszcze się spóźnimy. Pół godziny później w szkole. No dobra, ty musisz chyba iść do sali plastycznej, prawda? Pierwszą masz plastykę. Tak, a ty? Ja mam język polski. O, to jedna z twoich ulubionych lekcji. No, ale jestem ciekawa jak dzieci, jak uczennice, no wiesz, czy będą w porządku. Na pewno będą. Uciekam do sali, nie chcę się spóźnić, a jeszcze muszę ją znaleźć. Pa! Pa, siostra. A moja sala jest chyba tam. No i super, przekułaś sobie uszy, od razu wyglądasz lepiej. Wiadomka, kupiłam sobie też, zobacz, nowe bransoletki, bardzo błyszczą, prawda? A, wyglądasz elegancio. Cześć, dziewczyny. Ja chyba będę chodzić razem z wami do klasy. A, cześć, nic nam na ten temat nie wiadomo. No właśnie, nikt nam tego nie powiedział. Nowa dziewczyna w naszej klasie, pierwsze słyszę. O, ty jesteś Blanka, zgadza się? O, tak, proszę pani, mam na imię Blanka. Wspaniale, że jesteś. Jestem wychowawcą twojej klasy. Uczę również języka polskiego. O, dzień dobry. Dzień dobry. Dziewczynki, zaprowadźcie nową koleżankę do sali, dobrze? No dobrze. I proszę, przyjmijcie ją miło. Dobrze, proszę pani, nie ma problemu. To chodź, idziemy. Idźcie, idźcie, ja zaraz przyjdę. Okej. Sala plastyczna powinna być gdzieś tutaj. O, jest. O, Rety, to wy. O, cześć. Cześć, ale super, czyli to oznacza, że będziemy razem chodzić do klasy? Tak, ale fajnie. Super, ja też się cieszę. Och, kamień z serca. Myślałam, że będę chodziła do klasy z jakimiś strasznymi dziećmi, niemiłymi i w ogóle, ale to wy. Przecież poznałam was ostatnio w sobotę, prawda? Bawiliśmy się razem, było fajnie. Tak, dokładnie, to my. Ale fajnie. No dobra, Blanka, to jest właśnie nasza sala od języka polskiego. Do lekcji jest jeszcze 10 minut. Dokładnie, no ale dobra, jak już tu jesteśmy, to usiądźmy. My siedzimy w ostatniej ławce, a ty siadaj gdzie chcesz. No a inni uczniowie? A, każdy siedzi gdzie chce. No właśnie. A, okej, ja chyba usiądę z przodu. No ale chyba nie jesteś kujonką. Nie, raczej nie, ale bardzo lubię język polski. Jak można lubić język polski? No właśnie, dziwna jesteś. No dobrze, oto umowa. Dziękuję, bardzo się cieszę, że udało mi się otrzymać kredyt. Ja również się cieszę. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Panie Grzegorzu, muszę przyznać, że bardzo dobrze panu idzie. Dziękuję, szefie. Nie ma za co dziękować. Podpisał pan dzisiaj 4 umowy, wspaniale. Przerwa w szkole. A, dobra, dziewczyny, ja spadam.
No dobra, na razie. Pa. Hej, Nowa, a ty co jesteś taka smutna? O, no nic, tylko staram się zaklimatyzować w nowej szkole. Hej, ja tak na ciebie patrzę, ty rzęs nie malujesz? O, nie, nie maluję. Po co miałabym je malować? Co? Naprawdę się nie malujesz? A policzki różem? Nie, no po co? Przecież mam ładne policzki. Hello! No ale tak w ogóle nic? Zero makijażu? O, no zero. Po co mam się malować? Przecież jestem jeszcze taka młoda. O Jezus, beznadzieja. Jak można się nie malować w tym wieku? Ja maluję sobie rzęsy i policzki. Ja tak samo, no i jeszcze usta. Ale ty jesteś dziwna. Lubisz język polski i jeszcze się nie malujesz? O matko. Ha? Co w tym złego, że się nie maluje? To chyba one są jakieś dziwne, że się malują w tym wieku. Hej, a może spotkamy się też po lekcjach? Dzisiaj jest taka brzydka pogoda. Gdzie chcesz chodzić? No właśnie, pada deszcz. No to może pogramy razem online w jakieś fajne gry? O, super pomysł. Wiecie co? Bardzo się cieszę, że chodzimy razem do klasy i bardzo was polubiłam. My ciebie też. Jesteś super anska. Ach, jak tak dalej pójdzie, to się z nikim tutaj nie zaprzyjaźnię. No i jak tam, kochanie? Jak ci minął pierwszy dzień w pracy? Skarbie, muszę ci się pochwalić. Było wspaniale. Naprawdę? Tak, szef mnie pochwalił. Powiedział, że jestem bardzo dobrym pracownikiem. Super, bardzo się cieszę. Jak tak dalej pójdzie, to szybko dostanę awans. Siostra, ta szkoła jest super. Bardzo mi się podobał pierwszy dzień w nowej szkole. Uczniowie są ekstra. Naprawdę? Jesteś zadowolona? Tak, było wspaniale. Wszystkich bardzo polubiłam. Dzieci z mojej klasy są super. No a jak tam w twojej klasie? No wiesz, średnio. Czemu średnio? No bo dziewczynki z mojej klasy już się malują, prostują włosy, używają lokówek. Po co to wszystko? I ten makijaż, rzęsy, policzki, usta, paznokcie, wszystko zrobione, a ja jestem zupełnie inna. O, dziewczynki, jesteście już. No i jak tam pierwszy dzień w nowej szkole? O, no u mnie było super, ale Blanka nie jest zbyt zadowolona, mamo. Nie o to chodzi, że jestem niezadowolona, tylko uczennice z mojej klasy są takie, no wiesz, mamo, malują się i w ogóle. Och, Blanka, pamiętaj, że to nie oznacza, że i ty musisz się malować. Bądź sobą, jesteś wspaniałą dziewczynką. No właśnie, córeczko, jesteś super. Jesteś najsuperraśniejszą siostrą na całym świecie. Dzięki, że tak mówicie, miło mi, ale i tak czuję się trochę jak jakiś odludek w tej klasie. Zobaczysz, skarbie, wszystko się ułoży. Na pewno poznasz w szkole kogoś, kogo bardzo polubisz, na pewno. No właśnie, zawsze się znajdzie jakiś dobry przyjaciel. Oby tak było, chociaż tęsknię za moimi prawdziwymi starymi przyjaciółmi. Wkrótce pojedziemy do naszego starego miasta i ich odwiedzimy, dobrze? Dobrze, tato, a teraz idę do siebie do pokoju. Chcę odrobić lekcje i trochę się pouczyć. No a ty, kochani, jak spędziłaś dzisiaj dzień? Mamo, moja klasa jest superancka, elegancka, było naprawdę fantastycznie. No to się bardzo cieszę, tatusiowi też dobrze poszło w pracy. Juhu, no to ekstra. Świetnie, czyli tylko ja jestem niezadowolona. Och, mam nadzieję, że jutrzejszy dzień będzie trochę milszy. Hej, Blanka, na którą masz do szkoły? O której zaczynasz lekcję? Bo ja właśnie wychodzę. Zaczynasz tak samo jak ja? To może pójdziemy razem? Nie, ja zaczynam dzisiaj o 10.30, a ty o 9.45. Ale w sumie to tak, możemy iść razem, bo ja chcę jeszcze wejść do biblioteki. O, no to super. No to chodź, idziemy. Okej. Mamusiu, my już idziemy do szkoły. Dobrze, dziewczynki, ja właśnie szykuję się do pracy. A jadłyście śniadanko? Tak, mamo, ja jadłam banana. A ja jadłam kanapkę.
No dobra, i macie spakowane wszystko do szkoły, tak? Mamo, mamy książki w szafce. No właśnie, nie nosimy książek do domu, bo i po co je dźwigać? No dobrze, dziewczynki, tylko uważajcie na siebie po drodze, tak? Mamo! No pa, kocham was. My ciebie też kochamy, mamo, pa. Blanka, a po co idziesz do biblioteki? Och, Julka, no a po co się chodzi do biblioteki? Chyba wiadomo, że wypożyczyć książkę, prawda? No tak, wiem, ale jaką książkę? I od kiedy ty tak bardzo lubisz czytać? Od kiedy nie mam co robić na przerwach. Chcę wypożyczyć książkę, żeby móc ją czytać w szkole na przerwach. Ty masz pełno koleżanek i kolegów, a ja w tej nowej szkole nikogo jeszcze nie poznałam, kogo bym polubiła. Och, na pewno w końcu ktoś się trafi, zobaczysz. No a w twojej klasie nie ma jakichś fajnych dziewczyn? Najgorsze są te dwie, takie wymalowane. Co to nie ja? Bardzo ich nie lubię. Wow, kupiłaś? A, tak kupiłam! Zobacz, jaki piękny jest ten róż do policzków. Ale zaraz, zaraz, co ty trzymasz w dłoni? No jak to co? Błyszczyk do ust, zobacz, to ten najnowszy, ale pachnie jak truskawki. Och, teraz jak zrobimy sobie makijaż, to będziemy najpiękniejsze na świecie. I tak jesteśmy najpiękniejsze w tej szkole. Ojej, widziałaś to? Ach, widziałam, kolejna. Ojejku, te dziewczyny w szkole wyglądają jakoś... jak małe dziewczynki, w ogóle o siebie nie dbają. Ach, dobra, muszę przypudrować nosek. No dobra, siostra, to ja lecę na lekcję, ty masz jeszcze sporo czasu. No wiem, ale po pierwsze chcę mi się siku, więc muszę szybko iść do ubikacji. A po drugie, no idę po tę książkę wypożyczyć, no nie? A ty chcesz coś z biblioteki? Nie, jak będę chciała, to sama sobie pójdę. Pa! Pa, siostra, miłego dnia. No dobra, najpierw pójdę do łazienki, a potem do biblioteki. O nie, zobacz kto idzie, lepiej stąd chodźmy. Aha, lepiej się zbierajmy. Och, Marika, ależ ja mam dzisiaj zły humor, chyba wstałam lewą nogą. Ach, a kiedy ty masz dobry humor, Anka? Często jesteś wściekła. Dobrze, że ty nie jesteś. Siku mi się chce, chodźmy do łazienki. Och. Hej, wyłaź stąd! Ej, czemu mi wchodzicie, kiedy robię siku? Przecież jeszcze nie skończyłam! Wyłaź, powiedziałam! Przecież masz też drugą kabinę, musisz korzystać akurat z tej, co ja? Nie psuj mi humoru jeszcze bardziej, bo ci skopię tyłek! A ja jej w tym pomogę. Och, zostawcie mnie, dziewczyny! Pokaż, co masz w plecaku, może mi humor poprawi! O, zostawcie mój plecak. No pokaż, co tam masz. Pokaż, co chowasz w środku. O, gra planszowa? Serio? Tak, to moja gra planszowa. Zostaw ją. O, lubię gry planszowe. O, o rety, co to za dziewczyny? Ja też lubię. Chętnie pogram w twoją grę planszową. Zostawcie, dostałam ją kiedyś od mamy, to prezent urodzinowy. Na 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 na. No to właśnie się musisz pożegnać ze swoją grą. Hej, dziewczyny, przestańcie. No i od razu mam lepszy humor. Hej, zostawcie ją. O, druga przyszła. A co, jesteś jej obrońcą? No żebyś wiedziała, zostaw ją. To jej plecak, tak? No jej, jej, ale co mi zrobisz, jak jej go nie oddam? No właśnie, masz jakiś problem? Ja na twoim miejscu bym nie podskakiwała do wrednej Anki i okropnej Mariki. Dziewczynki, a co to za zgromadzenie w ubikacji? Ubikacja to nie centrum spotkań. My tylko... spróbuj coś powiedzieć, to... my tylko rozmawiamy, proszę pani. Tak? Anka, Marika, wy lekcji nie macie? Masz ten plecak, tym razem ci się poszczęściło. Mamy lekcję, mamy, już idziemy. Hej, nic ci nie jest?
O, widzę, że zdążyłaś poznać Marikę i Ankę, Blanko. Niestety one nie są zbyt przyjaźnie nastawione do innych uczniów. No właśnie zauważyłam. Ale ty jesteś odważna, ja nie mogę. Lepiej, żebyś się nie zadawała z Anką i z Mariką. One czasem są nawet niebezpieczne. O, dobrze, będę uważać. Hej, jak masz na imię? Blanka. Widziałam cię wczoraj w sali. Chodzimy razem do klasy? Tak, chodzimy. No dobrze, dziewczynki, to ja uciekam. Zostawiam was same, pa! Nasza pani od języka polskiego jest super, prawda? Tak, ja też ją lubię. Hej, czemu przyszłaś tak szybko do szkoły? Przecież lekcje zaczynamy za godzinę. Ale chcę iść do biblioteki. Może chcesz iść ze mną? Ja tak dokładnie nie wiem, gdzie jest biblioteka. Mogłabyś mnie oprowadzić po szkole? Jasne, chętnie. Ja bardzo lubię chodzić do biblioteki. W naszej szkole można wypożyczyć dużo ciekawych książek. Dobra, to zaczekaj, tylko pójdę siku, okej? Okej, czekam na ciebie. Muszę przyznać, kochani, że jestem z was bardzo dumna. Większość uczniów z pracy klasowej dostała piątki. Pozostali uczniowie czwórki, tylko dwie trójki, żadnej dwójki i żadnej jedynki. Bardzo ładnie uważaliście na lekcjach, super! O, dzięki, że na mnie poczekałaś. Jak ty w ogóle masz na imię? Ja ci się przedstawiłam, a ty mi nie. Sorki, ja mam na imię Matylda. O, bardzo ładne imię. Dzięki, twoje też jest super. A powiedz, jak ci się podoba w naszej szkole? Szczerze mówiąc, szkoła jest bardzo ładna, ale uczniowie średni. No, dzisiaj poznałam tą wredną Ankę i Marikę. One nie są na pewno zbyt fajne. A jeszcze do naszej klasy chodzą dwie takie dziewczynki, które bardzo mocno się malują. Nie podoba mi się to. No i one ze mnie ciągle się śmieją, bo ja nie lubię makijażu. Doskonale cię rozumiem, ja też się nie maluję. Och, ja nie chcę się malować w tym wieku, ale one się ze mnie naśmiewają, z ciebie nie? A przestań, ze mnie non stop ktoś się nabija. Śmieją się z mojej fryzury, z mojej opaski, z moich piegów. Przyzwyczaisz się. No dobrze, pokaż mi wreszcie, gdzie jest ta biblioteka. No dobrze, zapiszcie sobie zadanie domowe. Strona 31, zadanie pierwsze, drugie i trzecie. Wow, ale super, że udało mi się wypożyczyć tę książkę. Zawsze chciałam ją przeczytać. Ja już ją czytałam. Lubisz książki przygodowe? Uwielbiam je! O, to mogę ci kilka pożyczyć. Wiesz co, mam też taką grę planszową. Jakbyś chciała kiedyś ze mną zagrać i tu też jest książka, możesz poczytać. O, super! Uwielbiam gry planszowe. No to wiesz co, chyba mamy wiele wspólnych zainteresowań. Wow, ale super, że dostałyśmy piątki z pracy klasowej. Nie wiedziałam, że jesteś tak dobra z biologii jak ja. O, tam idzie moja siostra. Hej, Julka. O, cześć, Blanka. O, to twoja nowa koleżanka? Tak, chodzimy razem do klasy, to Matylda. Cześć. Cześć, Matyldo. Fajnie, że w końcu znalazłaś koleżankę. Tak, ja też się cieszę. Będziemy razem siedziały w ławce? No pewnie, co się głupio pytasz? Dobra, dziewczyny, my uciekamy. Zaraz zaczyna się druga lekcja. No my mamy dopiero pierwszą lekcję, ale się cieszę, że będziemy razem siedziały w ławce. Hej, zobacz, kujonki, te co się nie malują, zakumplowały się. A, niech się kumplują, jak sobie tam chcą. Hej, Blanka. Chcesz iść ze mną i z moimi przyjaciółmi na dwór? Za godzinę idziemy. Z tobą i z twoimi przyjaciółmi? Wiesz co, zapytam Matyldę, czy chciałaby pójść, no bo sama z wami mogłabym się nudzić. Jesteście sporo młodsi ode mnie, no i wiesz, nie mamy za bardzo wspólnych tematów. Z twoimi przyjaciółmi mogłabym się jednak nudzić. Ale ty jesteś, przecież my jesteśmy super fajni.
Nie mówię, że nie i chętnie z wami pójdę, ale chciałabym, żeby Matylda też poszła z nami. Z nią mam tyle wspólnych tematów. No dobrze, to zapytaj i daj znać, bo ja za godzinę wychodzę. Dobra, siostra, dobra, już dzwonię do Matyldy. No jasne, żebym chciała. Aha, okej, to będę za godzinę i 10 minut. No pa, hejka. Hej, siostra, Matylda się zgodziła, chce iść z nami. O, no to super, zjedz coś, bo na pewno będziemy długo na zewnątrz. Może masz rację, może bym coś zjadła, faktycznie. Zjem truskawki, uwielbiam je. Dziewczynki, a dokąd wy się wybieracie? Gdzie idziecie? Mamo, idziemy na dwór z przyjaciółmi Julki i z moją nową koleżanką Matyldą. Och, tak się cieszę, że poznałaś Matyldę i że ją polubiłaś. O tak, Matylda jest taka jak ja. Też się nie maluje, też ma swój styl, jest taka cicha i skryta, no i uwielbia czytać książki. Pożyczyła mi kilka książek przygodowych, są super. Wspaniale jest mieć przyjaciół, prawda? Tak, mamo, ale i tak tęsknię za moimi starymi przyjaciółmi, więc na pewno do nich pojedziemy. Wiem, kochanie, wiem. No dobrze, zjadłyście coś? Tak, mamo. Okej, ja idę na zakupy. To wróćcie do domu tak o 16, nie później. Mamo, o 16? No co ty, przecież już jest 12. No właśnie, mamo. Ach, no dobrze, 17:30 i ani minuty dłużej. No dobrze. O, jesteś już. No wy też, w końcu. Czekałam na was. A gdzie jest Julka? Miała przyjść też jej siostra. I jak ta dziewczynka miała na imię? Matylda, koleżanka Blanki. No właśnie. Hej, a co ty tam trzymasz? A, mam gumy, gumy balonowe. Chcecie zobaczyć, jak robię balony? Ha, na pewno. Nie potrafisz robić balonów. A, potrafię. Pokażę wam. Patrzcie na to. O, muszę trochę porzuć gumę. I uwaga. Widzicie? O, tam są moi przyjaciele, ale Matyldy nie widzę. Na pewno zaraz przyjdzie. Mówiła, że będzie za godzinę i 10 minut, a minęła godzina, więc ma jeszcze 10 minut. Dobra, chodźmy do moich przyjaciół. Hej! O, robisz balony z gumy do rzucia, ja nie potrafię. Hej! O, w końcu jesteś. A gdzie twoja koleżanka Matylda? Zaraz przyjdzie. To będziemy robić? Pobawimy się w coś? I ja będę robić cały dzień balony z gumy balonowej. O, tam są. Hej, Blanka! Juhu, idzie Matylda. Cześć. O, fajnie, że już wszyscy jesteście. Fajnie, że ty w końcu jesteś. Cześć, Matylda. Hej, pobawmy się, pograjmy w piłkę. To wy się pobawcie, a Matylda i ja usiądziemy tu na ławce i trochę poplotkujemy. Dobra, siostra. Och, zobacz, małolaci zajmują całe boisko. Grają w piłkę, bawią się, gadają, a my gdzie usiądziemy? Och, Marika, głupie pytanie, po prostu ich stąd pogonimy. No tak, masz rację. Ojej, w tym sklepie można znaleźć same cuda. Jakie piękne poduszeczki maskoteczki. Na pewno spodobają się Julci i Blance. Hej, podaj, podaj tę piłkę. Ech, czy to te dziewczyny z naszej szkoły? Te takie, wiecie, niebezpieczne i wredne? To chyba one. Gdzie? O, moja siostra mi o nich opowiadała. One nie są fajne. O, to wy, dziewczyny z ubikacji. A, Anka, Marika, a co wy tu robicie? Jak to co? Przyszłyśmy sobie posiedzieć, jest piękna pogoda. Nie chce nam się siedzieć w domu, wypadł z tej ławki. A czemu niby my miałybyśmy stąd pójść?
Przecież to wy możecie pójść usiąść gdzie indziej. My byłyśmy tutaj pierwsze. No właśnie. Hej, jeszcze pyskujesz? Wypadł stąd. Nie, my siedziałyśmy tutaj pierwsze. Blanka, może lepiej by było, żebyś się nie kłóciła z tymi dziewczynami, co? To pewnie twoja siostra. Ej, dajcie nam spokój. Hej, o co wam chodzi? Siostra, przestań. Lepiej chodźmy stąd. Co? Niby czemu? Przecież wy byłyście tutaj pierwsze. Ne. Dobra, zrobimy zawody. Jakie zawody, Anka? No właśnie, jakie zawody? A jeżeli ta mała wejdzie na drzewo, to wtedy będziecie mogli siedzieć na ławce. O nie, moja siostra nie będzie wchodziła na żadne drzewo. Czemu nie? Przecież wiesz, że się dobrze wspinam. To jest głupi pomysł, żeby Julka wchodziła na to wysokie drzewo. No, a co będzie, jak ona spadnie? Potrafię się wspinać doskonale. Pokażę wam. O, jaka odważna. Nie będziesz wchodziła na drzewo, ja wejdę. O, jajcia, jaka obrończyni. Obojętnie, która, ale któraś wejść musi. A ty umiesz, Blanka, wchodzić na drzewa? No jasne, świetnie się wspinam. Nieprawda, Blanka, wcale nie potrafisz się wspinać. Ja uwielbiam wspinać się na drzewa, ale ty jesteś w tym beznadziejna. Ja wejdę. Nie, koniec tematu, ja wchodzę na drzewo. Ech, no dobra, tobie to się raczej nic nie stanie, jak wejdziesz na drzewo, a twoja siostra jest jeszcze taka mała. Miało być tak miło, a wy wszystko psujecie. Mało laci. Dobra, właź na to drzewo. Okej, odsuńcie się. Ach, to jest głupi pomysł. Ja wam pokażę, jak się wspina na drzewo. Hej, chyba jej się uda. A nie mówiłam? Udało mi się. No dobra, jeszcze musisz zejść. Wiedziałam, że ci się uda. Siostra, złaź. Ojej, tutaj jest tak wysoko, nie wiem jak zejść z tego drzewa, pomóżcie mi. Hej, Blanka, no musisz zejść tak jak weszłaś. O, nie, nie potrafię. O, jak mam ci pomóc? Czekaj, no, mam wejść po ciebie czy co? Ale wy jesteście żałosne, no dalej złaź. No ale jak? Siostra, no musisz tutaj wejść na ten konar gruby i zeskoczyć na dół, na ławkę. Nie, boję się. Nie dam rady. O, Blanka, zaczekaj, wejdę po ciebie. Tylko bądź ostrożna. Okej, będę. Jacie, jakie one są śmieszne. Ała. O, moja noga. Ojej, co się stało? Uderzyłam się o ławkę. Dobra, spróbuję zejść sama, ale strasznie się boję. Komedia, normalnie komedia. A co się tutaj dzieje? Czemu te dziewczynki płaczą? O i czemu jedna siedzi na wysokiej gałęzi na drzewie? Przecież zaraz spadniesz, dziecko, zejdź na dół. Proszę pani, no właśnie ona nie wie jak. To wcale nie jest śmieszne. A ty, dlaczego płaczesz? Bo bardzo boli mnie noga, uderzyłam się o ławkę, spadłam z drzewa. Ojej, naprawdę aż tak bardzo cię boli? Tak, bardzo. No dobrze, trzeba zadzwonić po twoich rodziców. Ej, a ty musisz zejść z tego drzewa, uważaj, zaraz zlecisz. No właśnie, ja nie wiem jak mam zejść. Och, dzieciaki, trzeba zadzwonić po waszych rodziców. Dobra, my stąd spadamy, nara. Jacie, dobrze im tak. Ojej, no to się porobiło. Jedna utknęła na drzewie, a druga pewnie ma skręconą kostkę. Podaj mi numer do twojej mamusi.
Dobrze, 7, 9, 6. O, to miał być taki fajny dzień. Proszę pani, jak ja mam zejść z tego drzewa? Poczekaj, dzwonię do rodziców tej dziewczynki. O, na pewno już więcej nie będziemy mogli tu przyjść. Dziewczyny dostaną karę. Dobrze, twoja mamusia już tu jedzie. Teraz ty podaj mi numer do twojej mamy lub taty. No może lepiej do taty, niech cię ściągnie z tego drzewa. Dobrze, 8, 8, 2. O ja cię, masakra. Och, tata będzie wściekły. Kilka minut później. Jejku, Matylda, co się stało? Mamo, nie wiem, boli mnie noga, spadła z drzewa. Spadłaś z drzewa? Po co ty w ogóle na to drzewo wchodziłaś? Od kiedy ty się wspinać potrafisz? No właśnie, chyba nie potrafi, skoro spadła. To ja dzwoniłam. Córka chyba powinna pojechać do szpitala. Och, moje biedne dziecko, chodź. Au, au, au. No musisz jakoś dojść do samochodu. Przecież cię nie zaniosę. Ała. Blanka, co się stało? Co ty robisz na tym drzewie? O nie, tata jest wściekły. Tak myślałam, że będzie zły. Na pewno da nam wielką karę, wielki szlaban. Nie będziemy mogły wychodzić na dwór do końca roku szkolnego. O nie, oby tak nie było. Blanka! Pana córka weszła na drzewo i nie wie jak zejść. Tatusiu, ściągnij mnie stąd, proszę. Och, dobra, już po ciebie idę. Dobrze, że twój tata ściągnie Blankę na dół. No, widać, że jest przerażona. Tatusiu, bardzo jesteś zły. Ja tylko... Och, ty już się lepiej nie tłumacz. Tatusiu, no ale przecież my jesteśmy dziećmi, tylko się bawiliśmy. O, proszę się na nich nie złościć. Lepiej, że włażą na drzewa, niż żeby ciągle przed komputerami i na telefonach siedzieli. No właśnie, tatku. Chyba lepiej, żebyśmy się bawili. Och, mama będzie się martwić teraz za każdym razem, jak będziecie wychodzić na dwór. A tatku, to może lepiej jej nic nie mówmy? No właśnie, niech to będzie nasza tajemnica. Tak, niech to będzie tajemnica. Uwielbiamy Blankę i Julkę, chcemy się z nimi bawić. Tatku, co ty na to? Och, niech się pan zgodzi. No dobrze, niech będzie, ale na pewno macie nauczkę, już nie będziesz właziła na drzewa. Nie będę, nigdy w życiu. Och, siostra, dobrze, że ci się nic nie stało. Ależ przygoda dziś na kanale Bajolanki. Ciekawe, czy Matylda ma skręconą czy złamaną nogę? Tego oczywiście dowiemy się w kolejnym odcinku. Subskrybujcie kanał i bądźcie na bieżąco z każdą historyjką Toka Boka. Do usłyszenia! Bye!